Mrówa. Tom drugi, część 6. Polowanie. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Droga do pierwszej poziomej platformy w kominie zrzuty nie prowadziła cały czas w górę. W kilku miejscach musiałem iść w poprzek, jak to mawiał Mucha, musiałem bocznikować. Czasem nawet wydawało mi się, że mógłbym iść pionowo, ale Bandziak tłumaczył, że lepiej wykonać 5 łatwych ruchów z dużymi, pewnymi chwytami, niż jeden z małym i niepewnym. Nie mieliśmy żadnej asekuracji, żadnej liny, która zatrzymałaby upadek, więc nawet nie próbowałem oponować. On był szefem i to, co robił, robił dobrze. Nie mogliśmy wspinać się do kompletnego wyczerpania, a jedynie do momentu, gdy traciliśmy pewność chwytu. Gdybyśmy bowiem odpadli, nawet na wysokości 5 metrów, uderzylibyśmy o skałę lub wpadli do komory wypełnionej robactwem i gnijącym drewnem. Upadek oznaczałby śmierć lub kalectwo. Ale strach mijał w miarę jak oswajałem się z drogą. Julia wydawała się być nieustraszona. Ona biegała po drodze, a ja ledwo się wlokłem. Miała do tego talent. Po pewnym czasie, gdy zachowałem skupienie, mi również wchodzenie po drodze, którą wyznaczył Mucha, wydawało się proste. Chwyty były pewne, chociaż męczące i czasami wymagały odpowiedniego balansu ciałem. Więcej trudności sprawiało mi oczywiście schodzenie. Wchodzenie zawsze jest prostsze, bo chwyty dla rąk są widoczne, a oparcie dla nóg można łatwo zobaczyć albo nawet zapamiętać. Droga w dół to zupełnie inna historia. Podczas schodzenia Mucha pomagał nam, krzycząc, gdzie postawić nogę, gdy nie mogliśmy natrafić na oparcie. Julii prawie nigdy się to nie zdarzało. Ona szła po ścianie jak pająk. Nie wiem, jak to robiła. Przyjemnie się na to patrzyło. To było trochę jak taniec. Początkowo ćwiczyliśmy chodzenie po wyznaczonej przez Muchę drodze, wtedy, kiedy dostępna była butla z mieszanką oddechową. Nie mógł niestety jej ukraść z biogazowni do wolnego dnia. Ale Julia niecierpliwiła się. Nie lubiła, jak mieliśmy pusty dzień i trenowaliśmy tylko w korytarzach technicznych. Narzekała, że to zmarnowany czas, ale moim zdaniem to ją po prostu nudziło. I do tego wydaje mi się, że w odróżnieniu ode mnie lubiła wspinaczkę. Lubiła ten dreszcz, kiedy zdawała sobie sprawę, że wystarczy, że rozewrze na chwilę palce i jej życie może się skończyć. Ale po cholerę nam ta butla, Mucha! Zapytała za 3. czy 4. razem, kiedy szliśmy do insektarium. Dla bezpieczeństwa. Ale jakiego bezpieczeństwa? Dochodzimy do 40 metrów na drodze w kominie zrzuty i jeszcze wracamy, a tutaj nie pobocznikujemy na wdechu przez górę minutę? Przecież więcej nam to nie zajmie. Julia miała już dość gadania. Wcisnęła się przed Muchą za klapę i zeszła w kompletnej ciemności do komory wypełnionej robactwem. Bandziak poszedł za nią i zapalił latarkę. Nic nie mówił. Również wcisnąłem głowę w otwór prowadzący do insektarium. Obserwowaliśmy w milczeniu, jak Julia pewnie idzie po chwytach, a później wspina się na górę, w miejsce, gdzie można było oddychać, bo stężenie gazów było na bezpiecznym poziomie. I co? Krzyknęła zadowolona. Da się! Da! Od tej pory chodziliśmy ćwiczyć do insektarium każdego dnia i postępy były bardzo szybkie. Przez tydzień zbudowaliśmy taką wytrzymałość i tak opanowaliśmy drogę, że byliśmy w stanie przejść prawie 50 metrów do pierwszej szczeliny. Zostało nam jeszcze 350. Ale za pierwszą platformą droga wydawała się trudniejsza. To źle wróżyło. Mucha poprosił mnie, bym przy następnym wyjściu postarał się o przynajmniej 10-metrową linę. Mówił, że na trudniejszych ścianach, przynajmniej na początku, asekuracja jest konieczna. Inaczej nie można sobie pozwolić na żaden błąd, a każdy popełnia błędy. Żałowałem, że nie pomyślałem o linie wcześniej, wtedy jak wpadłem na pomysł, by wykorzystać zrzutę jako drogę ucieczki. W baraku na górze był magazyn, gdzie przechowywano dziesiątki metrów liny i do tego dynamicznej. I nawet nie musiałbym jej przemycać do modułów. Wystarczyłoby, żebym ją zrzucił do szybu. Mucha by ją wydostał, jakby gdzieś się zaplątała, albo spadła do komory. Ale tak się nie stało. Głupio się zachowałem. Trzeba było teraz kombinować. Ale to nie musi być prawdziwa lina, tłumaczył Mucha. Nie będziemy na niej wisieć, ani odpadać od ściany. Chodzi o to, by w paru miejscach zbudować pętle do odpoczynku, gdzie można utrzymać się na samych nogach, żeby ręce odpoczęły. Bo na przewieszeniu najważniejsze są ręce. Czasami skała się tak układa, że tworzy ucha. Można przepleść tam linę i jak jest odpowiednio długa, to można na niej nawet usiąść. Na kolejne wyjście miałem więc dwa priorytety. Po pierwsze, znaleźć sprzęt do odtworzenia zapisu z karty Alicji Kasjańskiej, a po drugie, znaleźć przynajmniej kilkumetrową linę albo inne fanty, które pozwolą zakupić taką przez katalog. Zleciłem nawet jednej ze szwaczek, by wykonała linę z pociętych kawałków kombinezonu, ale nie miałbym chyba do niej zaufania. Wydałem na nią połowę punktów uzyskanych na zrywce. Postanowiłem ją jednak przetestować, jakbym znowu wrócił z pustą sakwą. Taka lina jest lepsza niż nic. Kiedy przyszło wezwanie na kolejne wyjście, byłem zmotywowany jak nigdy. Nie szedłem po fanty jak zazwyczaj, jak po rzeczy, które miały dać mi przyjemność i rozrywkę. Można powiedzieć, że szedłem po przyszłość dla mnie i dla Julii. Chciałem odtwarzacz, by mogła usłyszeć, a może nawet zobaczyć matkę. Liczyłem też, że Alicja Kasjańska przekaże jej pośmiertnie informacje, które mogły być przydatne dla nas przy ucieczce. Może jakieś wskazówki, gdzie się udać, może ukryła gdzieś broń, zapasy i wskaże nam ich lokalizację. Było wiele możliwości. Liczyłem na to. Obiecaj, że wrócisz. Julia objęła mnie ramionami. Frank zerkał na nas z uśmiechem. Stał metr dalej. On też odprowadził mnie pod same drzwi posterunku. Obiecuję, odparłem i potargałem jej powoli odrastające włosy. Obiecuję, że przez lenistwo, nieuwagę i głupotę nic mnie nie zabije. I będziesz miał w głowie stal? Już mam stal. Pocałowałem ją w czoło. Uścisnąłem dłoń Franka i wszedłem szybko na posterunek. Miałem dziwne wrażenie, że to pożegnanie i że już nigdy nie wrócę. Poczułem na piersi ciężar. Na szczęście, gdy przyszedłem do pomieszczenia z szafkami, zobaczyłem Wanilię. Dawno na wyjściu nie widziałem znajomej Mrówy i bardzo się ucieszyłem. Wanilia, wykonujący już swój drugi kontrakt, wydawał się niezniszczalny. To jego rady i rady Junga pozwoliły mi przeżyć kilka pierwszych wyjść. Tak mi się przynajmniej wydawało. Uścisnęliśmy się jak starzy przyjaciele. Czułem się trochę winny, bo nie powiedziałem mu prawdy o mojej planowanej ucieczce przez zrzutę. Z drugiej strony nie musiałem. Na jego miejscu nie decydowałbym się na ucieczkę tamtędy. O wiele łatwiej oddalić się na wyjściu. Było na to wiele okazji i nawet w większości nie traktowane to byłoby jako ucieczka. Zaraportowano by pewnie, że Mrówa zginęła. Przewodnik na pewno by nie przyznał, że ktoś uciekł z jego oddziału. Wanilia mógł poczekać na nas w umówionym miejscu. Potem mogliśmy podróżować razem. Nie chciałem mu jednak jeszcze mówić o naszych planach. Wszystko było tak niepewne i odległe, że to nie miało sensu. W końcu razem, wąchacz, powiedział, gładząc swoje długie, ulizane i związane w kitkę włosy. Jego twarz była pomarszczona jak suszona śliwka. Nic się nie zmienił. Wydawał się mocny, jak ukręcony ze skóry bat. To było nieuniknione, że się spotkamy. Mruknąłem, wciągając na podkoszulek gruby sweter. Aż tak dużo mrów nie ma. Ile ci zostało? Nie liczę już. Wanilia pochylił się i sprawdził drapaki. To już nieważne. A ty? I wtedy zorientowałem się, że ja też już nie liczę moich wyjść. Bo po co? Wiedziałem, że będę wychodził aż do śmierci lub do ucieczki na wiosnę. Nie było sensu już tego liczyć. Też nie liczę. Wybłąkałem zdziwiony. Ale jeszcze sporo. Wanilia zarechotał. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że człowiek, który nie boi się śmierci, jest prawdziwie wolny. Chyba jesteśmy o krok bliżej wolności, jak nie liczymy, ile do końca kontraktu. No nie wiem, mruknąłem, otwierając szafkę. Bałem się śmierci jak cholera. Miałem w końcu coś do stracenia, ale nic mu nie powiedziałem. Nadchodziły kolejne mrówy. Żadnej nie znałem, nawet z widzenia. Zdziwiła mnie tylko liczba. Było ich 10. Szykowała się poważna wyprawa. Miałem nadzieję, że nie jakaś nadzwyczajnie niebezpieczna. Takich już miałem dość. Przewodnik pojawił się w łączniku 10 minut przed planowanym wymarszem. To było coś, co nigdy mi się nie zdarzyło. Nie znałem go, ale wiedziałem na pewno już od pierwszej chwili, że nie można mu było ufać. Kilkanaście wyjść wyrobiło we mnie jakiś szósty zmysł w tych sprawach. Polegałem na takich przeczuciach. Mężczyzna był wysoki, masywny i o zimnym spojrzeniu niebieskich oczu. Na każdej krawędzi kanciastej twarzy można było przerżnąć konopną linę i miał taki wyraz na ustach, jakby za chwilę miał zamiar splunąć. Kazał na siebie mówić sierżant Górski, ale wbrew pozorom nie zaczął wrzeszczeć na mrówy, tylko kazał magazynierowi wynieść dodatkowe kalesony pod spodnie, koszulkę termiczną oraz foliowe torby między skarpety w butach. Tych ostatnich nigdy nie stosowałem i to Wanilia pokazał wszystkim, jak je założyć. Zdziwił mnie ten rozkaz przewodnika, ale nie traktowałem tego jako dowód na człowieczeństwo, ale raczej zatroskanie o stan materiału ludzkiego, jaki mu został powierzony. Widocznie na górze zaczęła się sroga zima. Plecaki mieliśmy ciężkie, dźwigaliśmy jednak jedynie racje żywnościowe. Resztę ładunku stanowiła dodatkowa amunicja kinetyczna oraz amunicja do karabinków szturmowych. To mnie zdziwiło, bo sugerowało, jakby oddział zwiadu, któremu towarzyszyliśmy, spodziewał się walki gdzieś w podziemiach, gdzie użycie karabinków nie sprowadziłoby dronów. Poszliśmy do korytarza południowego. Przewodnik nie popędzał nas. Każdy szedł swoim tempem. Mrów może nie znałem, ale miałem wrażenie, że nie było wśród nas świeżaków. Sprawa była poważna, więc wzięli ludzi z jakimś doświadczeniem. Gdy wyszliśmy na powierzchnię, zdziwiłem się jeszcze bardziej. Po pierwsze, zaskoczyła mnie pogoda. Spodziewałem się przenikliwego wiatru, burzy śnieżnej, ale powitało nas słońce, odbijające się od świeżego śniegu. Po drugie, nikt na nas nie czekał. Górski musiał się jednak tego spodziewać, bo po prostu ruszył na północ. Poszliśmy pod górę, po ledwie widocznej w pokrywającej wszystko bieli ścieżce, aż wyszliśmy na półkę skalną, kilkaset metrów wyżej. Znałem tą trasę. Pokonałem ją z psychoszwadronem. Tam czekał na nas zwiad. 10 żołnierzy, typowa drużyna. Stali obok dziwnej konstrukcji, wyglądającej jak lektyka. Była podobna do tej, w której niosłem jeszcze kilka miesięcy wcześniej Ewę Boa. Tylko mniejsza i zamiast grubej siatki grafelowej była owinięta czymś wyglądającym jak piankowa guma. Nie można było dojrzeć, co było w środku. Wiesz, co to jest? Zapytałem szeptem Wanilię, ale ten wzruszył ramionami. Nigdy tego nie widziałem. Coś będą tym chyba transportować. Tak to wygląda. W dwóch szeregu, przed klatką! Wrzasnął Górski i wskazał miejsce za lektyką. Każda mrówa niesie przez pół godziny, powiedział, kiedy ustawiliśmy się, gdzie kazał. Zmieniamy się dwójkami, a więc każdy będzie niósł pół godziny co 2 godziny. To uczciwy układ i pozwoli wam optymalnie odpocząć. Plecaki normalnie nosicie, żadnych zmian w tym. Klatka nie jest taka ciężka. Dostałem pierwszą zmianę i zresztą tak chciałem. Byłem jeszcze świeży. To było jednak dziwne, że nie ruszyliśmy na północ, ale na południe. To był rzadki kierunek, ale dla mnie kluczowy, bo przecież tam chciałem uciekać z Julią. Dlatego bardzo uważnie się rozglądałem, próbując zapamiętać charakterystyczne punkty i notować w myślach czas. To był zresztą kierunek legendarny, bo według Franka to właśnie na południe uciekali ci, co wydostali się z Olbrzyma podczas eksodusu. Wanilia chciał ich odnaleźć po naszej ucieczce i teraz zrozumiałem dlaczego. Wioski na północy to równie niebezpieczne i bezwzględne miejsca do życia, jak moduły. Julia, będąc młodą i piękną dziewczyną, byłaby ciągłym obiektem polowań. Ja nie mógłbym jej ochronić, nawet z Wanilią i jego towarzyszami. Droga na południe ciągnęła się wśród gęstego lasu i skał. Była niewygodna, buty szybko przemokły i palce zaczęły drętwieć. Żołnierze zwiadu, którzy szli przed nami, wydeptywali jedynie wąskie przejście i połowa tych, co nieśli klatkę, musiało brnąć po kolana w śniegu. Dopiero przy trzeciej zmianie Górski kazał dwóm mrówom wydeptywać dodatkową ścieżkę dla tych, co nieśli klatkę. Były więc dwie zmiany. Jedni dźwigali klatkę, a drudzy brnęli przez dziewiczy śnieg. Na szczęście nie śnieżyło i po kilku godzinach wiatr uspokoił się. Słońce nieco złagodziło silny mróz. To było nawet przyjemne oglądać przykryte bielą drzewa i góry. Świat wydawał się wtedy taki czysty i nietknięty. Wtedy pierwszy raz pomyślałem, że właśnie może tego chcieli apokaliptianie. Oni chcieli apokalipsy dla homo sapiens, naszego gatunku, a dali inny gatunek małpy, prawie identyczny z zewnątrz, zdolny do rozmnażania, ale taki, co znowu stał się częścią tej ziemi, a nie jej panem, i znowu stała się nietknięta, potężna i tajemnicza. Zastanawiałem się też, co niesiemy w lektyce. Raczej nic żywego. Nie zatrzymywaliśmy się na postoje, a ciężar był na tyle niewielki, że wydawało mi się, że mogła być nawet pusta w środku. W takim wypadku mieliśmy coś do niej schwytać, coś w niej przynieść. Tylko nie wiedziałem co. Mimo słońca mróz szybko wysysał siły. Chociaż brnęliśmy przez śnieg mniej niż 8 godzin, to i tak. Pod koniec ledwo powłóczyłem nogami. Miałem wrażenie, że do policzków ktoś przykleił mi deski. Oczy uzawiły i nie czułem stóp. Do pierwszej meliny dotarliśmy niemal o zmierzchu. Budynek stał na środku pustkowia, na zboczu góry i wyglądał tak, jakby zamarzł wiele lat temu. Był wielki, 3-piętrowy, szary jak skała, ze spadzistym dachem, nietknięty przez czas. Jakby ciągle czekał na turystów i narciarzy. Akurat wypadła na mnie ostatnia zmiana przy klatce i na szczęście niepełna. Przed żelazną bramą hotelu siedział żołnierz zwiadu. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Wstał z karimaty i wskazał nam drogę do niskiego budynku, który w przeszłości służył pewnie za garaż dla samochodów. Postawiliśmy tam klatkę bezpośrednio na betonowej podłodze. Mrówie, która szła obok mnie, głowa obracała się na wszystkie strony. Wszystko go ciekawiło. Musiał nie być nigdy w żadnym budynku. Wnętrze hotelu zachwycało. Ściany obito drewnem pomalowanym złotą farbą, a sufity nadal lśniły nieskazitelną bielą. Zwisały z nich na łańcuchach misternie wykonane miedziane żyrandole. Zwiadowca poprowadził nas do piwnic budynku. Na pierwszym poziomie poniżej gruntu znajdowała się hotelowa restauracja. Stało tam wiele ciężkich, kwadratowych stołów i krzesła. Większość poprzewracano, by zrobić przejście. Poszliśmy jeszcze dalej, długim korytarzem i zeszliśmy po schodach poziom niżej. Za stalowymi drzwiami urządzono barykadę z ciężkich drewnianych mebli, która zwężała korytarz do 0,5 metra. Żeby się przycisnąć, musiałem zdjąć plecak i nieść przed sobą, bo inaczej ciągle o coś zaczepiał. Domyśliłem się, że to był trupizator, ale nigdy nie używany. Nie zauważyłem żadnych śladów walki. Myślałem, że w pomieszczeniu, do którego zmierzaliśmy, ktoś zapalił latarkę, ale nie. Było oświetlone elektrycznością. W rogach postawiono dwie lampy, które dawały jasne światło. Dowiedziałem się później, że baterie do nich przyniósł zwiad. Ważyły niewiele, a poprawiały morale podczas długich, zimowych nocy. Drugą rzeczą, która mnie zdziwiła, to łóżka. Zauważyłem co najmniej 30. I to nie takich byle jak zbitych pryczy, ale wygodnych łóżek z materacami, a do tego przykrytych kapami i kocami. Niektóre z mrów tak zmarzły, że leżały już przykryte do szyi. Większość z łóżek leżało w zagłębieniu w podłodze, które było wyłożone śliskimi, niebieskimi płytkami. To basen, powiedział Wanilia. Siedział na swoim łóżku i pomachał ręką, żebym do niego podszedł. Zająłem ci łóżko obok. Chodź wąchacz. Basen? Zdziwiłem się i usiadłem na miejscu, które wskazała stara mrówa. Stopy zaczęły mi mrowić, policzki były nadal sztywne, ale już nie jak drewno. Zdjąłem buty, a potem skarpety. Dotknąłem palców u stóp. Były zimne, jak lód. No tak, basen to się nazywało. O, widzisz te otwory? Tam wpływała woda. Ludzie tu pływali. Kiedyś często robili baseny w piwnicy. Woda była podgrzewana. A w tych wanienkach, o... Tam i tam? Wskazał, oklejone białymi płytkami kwadraty. Leciały nawet bąbelki od spodu. To się nazywało jacuzzi. Roześmiałem się. To słowo wydawało mi się takie obce i nieprzyzwoite. Jacuzzi. Powtórzyłem za Wanilią. Wymawianie tego słowa bawiło mnie. Ta, tutaj był luksus. Hotel 5-gwiazdkowy. A co ty te palce tak sobie ściskasz w tej kulasie? Złamałeś jakiegoś? Nie no, sine są. Odjąłem dłonie i pokazałem mu stopę. Odmrożone to? Nie, wąchacz. Nie bój się. Dobrze jest. Dotknął dla pewności mojego palucha u prawej stopy. Żeby odmrozić, to trzeba bardziej się postarać. Musi być wilgoć. Musi się wilgoć dostać, a ty masz suche. Ta folia pomaga i tak trzymaj. O to chodzi, żeby mieć suche. Wtedy tak zimno nie gryzie. Ale tego teraz nie ogrzewaj specjalnie. Niech się samo powoli ogrzeje. Założyłem z powrotem skarpetki, bo chociaż w pomieszczeniu było cieplej niż na zewnątrz i temperatura na pewno wynosiła dużo powyżej zera, to jednak czułem chłód. A wiesz, po co idziemy? Zapytałem. Po co ta klatka? Nie wiem. Wanilia pokręcił głową. Pierwszy raz takie coś widzę. Ja też rzadko chodziłem na południe. I tutaj w tym hotelu to nigdy nie byłem. To dziwne, że tak rzadko. Może dopiero niedawno go przystosowali. Nagle zobaczyłem, jak 3 mrówy podeszły do sierżanta Górskiego. Panie sierżancie, zaczął najwyższy. Prosimy o pozwolenie, by przeszukać pokoje wyżej. Tam będzie ciemno, mrówy. Nie daję pozwolenia na żadne światło, nawet na ogień, żebyście nas nie spalili. My po ciemku, powiedział chłopak. Po omacku damy radę. Chcemy coś znaleźć na fanty. Górski wzruszył ramionami. Jak wam się chce? Dobra, tyle, że macie godzinę. Ma który zegarek? Żeby wiedzieć, ile godzina? Będziemy wiedzieć, panie sierżancie, powiedział chłopak i trzasnął obcasami. Pokazał zegarek na swoim nadgarstku. Przez chwilę miałem ochotę, żeby z nimi pójść, ale później pomyślałem, że szanse, żebym znalazł coś wartościowego, były bardzo małe. A ty, Wanilia, nie idziesz? Zapytałem. Nie, gówno znajdą. Mruknął i położył się na łóżku. Kurwa, już nie mogę. Mrówa, na którą wołali Godzio, zrzuciła plecak na skalną, ubłoconą podłogę. Chłopak miał czerwoną twarz, ale trząsł się z zimna. Nie wyglądałem lepiej, ale w jaskini, która miała być naszą 4. meliną, przynajmniej nie wiał wiatr. Weźcie gałęzie z tych półek i rozpalcie ogień! Krzyknął Górski. Jemu też, mimo na pewno lepszej odzieży i butów, było zimno. Wiatr na zewnątrz przenikał do kości, a temperatura spadła tak bardzo, że bez przerwy przez całe 6 godzin marszu szczękałem zębami. Zdziwiłem się, bo zwiad nie czekał na nas w jaskini. Górski powiedział, że poszli do przodu, żeby przygotować jakiś obiekt do akcji. Nie wiedziałem, o czym mowa, ale niewiele mnie to obchodziło. Liczyło się tylko to, żeby się ogrzać. Rzuciłem plecak na kupę innych i pobiegłem po gałęzie. Miejsce, gdzie palono ogień, było zaznaczone kamieniami i niedopalonymi pniami. Przygotowaliśmy kopczyk z najcieńszych gałązek, a potem podszedł Górski, polał je jakimś cuchnącym czarnym płynem i zapalił, używając benzynowej zapalniczki. Ogień buchnął natychmiast i w stronę stropu jaskini uniósł się gryzący dym. Otoczyliśmy ognisko i wtykaliśmy w płomienie gałęzie, starając się, by zapaliło się szybciej i dawało więcej ciepła. Ogień urósł i nie wymagał opieki dopiero po 10 minutach. Drewno ciągle wydzielało dużo smrodliwego dymu, który na początku nie chciał iść w górę, tylko rozłaził się po skalnej komnacie, wywołując u nas ataki dławiącego kaszlu. Przyciągnęliśmy pieńki i usiedliśmy, wyciągając w stronę ciepła zmarznięte dłonie i stopy. Wanilia, który był najstarszy z nas i z jakichś niewiadomych powodów nieczuły na mróz, wyjął manierkę i postawił obok ognia. Zawsze miał pod ręką czarną herbatę, którą parzył przed kolacją. Mówił, że miał kłopoty z żołądkiem i musiał go najpierw rozgrzać, zanim coś zjadł. Jutro akcja! Górski siedział trochę dalej, na wygodnym pieńku. Był chyba w tamtym miejscu nie pierwszy raz. Dziwnym trafem, gryzący dym tam się nie zapuszczał. Dowodzenie przejmuje kapitan Nanilski i macie wykonywać jego rozkazy. Ja nie będę pośrednikiem. On dowodzi. Zdziwiłem się. Kapitan? Nie widziałem nigdy na oczy nawet podporucznika, a tu nagle z wiadem dowodzi kapitan. Pomyślałem, że sprawa jest poważna, a jak cholera poważna, to pewnie i niebezpieczna. I pamiętajcie, że za niewykonanie rozkazu grozi kula w łeb. Górski nie patrzył na nas, ale w sufit. Oni się tam nie cackają. Radzę słuchać. Zadanie jest bardzo ważne dla olbrzyma i także dla żołnierzy zwiadu. Wasze wahanie i błąd może narazić wszystkich. To poważna sprawa. Ale o co chodzi? Zapytał Wanilia. Bo nie powiedział pan sierżant, o co w tym chodzi. Nie musicie wiedzieć. Górski nawet nie spojrzał w stronę starej mrówy. Wystarczy to, co przekaże wam jutro kapitan Nanilski. Jego pytajcie. Porządkowy wyjął porcję płatków z plecaka i zaczął rzuć. Dyskusja była zakończona. Wszystkie mrówy siedziały przed ogniskiem, wyciągając w jego stronę dłonie. Wydaje mi się, że cieszyli się. W końcu zacznie się to, co miało się dziać. Chcieli zrobić to, co mieli zrobić i wracać. Nie bali się. Bardziej baliby się kolejnego dnia marszu w tym mrozie i odbierającym wszelkie ciepło wietrze. Nie znałem się na geografii, ale byliśmy w górskim terenie. Widać było ośnieżone szczyty, a wszystkie myliny były urządzone w jaskiniach naturalnych lub starych sztolniach. Co my niby mieliśmy tam zrobić? To miejsce, to było pustkowie. Rozłożyłem śpiwór i położyłem się. Przez 3 poprzednie noce, z wyjątkiem tej w hotelu, ledwo zmrużyłem oczy. Obawiałem się, że w tamtej jaskini też nie wypocznę. Cieszyłem się, że wszystko miało się skończyć, ale czułem niepokój. Pocieszałem się, że ja z reguły czułem niepokój. Poprzedniego dnia żołnierze zwiadu zabrali z naszych plecaków amunicję i racje żywnościowe, swoje i nasze. Zostawili nam jedzenia jedynie na dobę. Gdy Wanilia zapytał dlaczego, ci odpowiedzieli, że tam gdzie idziemy, zaopatrzymy się na drogę powrotną. Nie podobało mi się to tłumaczenie, bo nigdy się z tym nie spotkałem, by mrówy dostawały rację z zapasów zgromadzonych w melinach. Ale co miałem robić? Nic. Wanilia też nie mógł nic zrobić. Inne mrówy wydawały się w ogóle nie niepokoić. A powinny. Kolejny dzień udowodnił, że powinny. Staliśmy bez plecaków, stłoczeni na niewielkiej, zaśnieżonej polanie, kilkaset metrów przed wejściem do sztolni. Otaczały nas świerki i sosny, wiele z drzew było połamanych i wywróconych przez wiatr. Pogoda poprawiła się, wiatr nadal wiał, ale nie przechodził przez ciało na wylot. Rozpędził też chmury i słońce złagodziło nieco ostre zęby mrozu. Przystępowaliśmy z nogi na nogę, zbici w gromadę, niemal przytuleni do siebie. Nauczyliśmy się tego podczas marszu. W ciasnej formacji ci, co stali w środku, grzali się, jakby mieli na sobie koc. Wszystkim to się opłacało, bo nawet ci na zewnątrz, od jednej przynajmniej strony, byli osłonięci przed wiatrem. Staliśmy, marzliśmy i zmienialiśmy się co kilka minut na pozycjach wewnętrznych i zewnętrznych. Nikt nie przeczuwał, co się stanie. Patrzyliśmy w stronę sztolni wyczekująco. Tam było cieplej. Żeby tam dotrzeć, musieliśmy iść 200, może 250 metrów pod górę. Myślałem, że przygotowują tam dla nas towar i z jakichś powodów nie chcą, żebyśmy to widzieli. 250 metrów to przesada, ale teoretycznie któraś z mrów mogła mieć lunetę albo lornetkę. Chciałem to już mieć za sobą. Wybuch zaskoczył mnie. Może dlatego, że byłem odrętwiały od godzinnego stania na mrozie. Potężna eksplozja, ledwie 20 metrów za nami, gdzieś w lesie poniżej, Wyrzuciła w powietrze tony ziemi, igliwia i skały, które spadały w śnieg, nakrapiając nieskazitelną biel. Dzwoniło mi w uszach, byłem oszołomiony, tak jak inni. Zmarnowaliśmy całe 5 sekund, patrzyliśmy wokół, nie wiedząc, co się dzieje. Pierwszy zareagował Wanilia. Drony! Wrzasnął. Do sztolni! Pobiegł, nie oglądając się na innych. Następnie ruszyłem ja z jeszcze 2 mrówami, a potem hurmą wszyscy. Ścigaliśmy się z czasem. Nikt nie myślał, z jakiego powodu nastąpił wybuch. To nie było ważne. Ważne było to, by znaleźć się w sztolni. Tylko tam mogliśmy zgubić drony i ocalić życie. Śnieg był głęboki i ciężki. Już po 30 metrach, chociaż biegłem po śladach Wanilli, poczułem w ustach gęstą metaliczną ślinę. Płuca kłuły, a serce waliło. Strach łączył się ze zmęczeniem. Musiałem zwolnić. Buczenie pierwszej maszyny usłyszałem już po kilkunastu sekundach. Przebiło się przez cichnące dzwonienie po eksplozji. Mrówom zawsze powtarzali, że drony przylatują do minuty i nie wiem, dlaczego sądziłem, że pojawiają się właśnie po 60 sekundach. Ten przyleciał z jakiegoś powodu bardzo szybko. Może dlatego, że nie było żadnych chmur. Nie wiem. A może mieliśmy po prostu pecha. Zadarłem głowę i nad drzewami zauważyłem czarny, podłużny kształt. Leciał wprost na nas jak pocisk, ale kierował się do miejsca eksplozji. To dało nam kilka sekund i kilkanaście metrów. Potem dron zakręcił, wzniósł się tuż nad czubki drzew i rozpoczął polowanie. Na horyzoncie dojrzałem kolejne kropki. Nadlatywały następne. Pierwszy strzał padł, gdy Wanilia wbiegł w gęsty las. Dźwięk był krótki, na początku niski, ale szybko osiągnął wysokie tony, kłujące w uszy, a potem nagle się urywał. Dźwięki rozlegały się co sekundę i po trzecim jedna z mrów krzyknęła przeraźliwie. Wiedziałem, że to mnie spowalniało, ale popatrzyłem w tamtą stronę. Chłopak upadł w śnieg. Był jedynie 3 metry od linii lasu. W miejscu ramienia ziała krwawa dziura. Ręka zwisała bezładnie. Mrówa jednak wstała, ale kolejna wiązka energii drona wypaliła mu dziurę na wysokości mostka. Temperatura zamieniła jego ciało i kości w krwawą parę, która wystrzeliła w powietrze. Zanim ciało nieszczęśnika upadło w śnieg, obróciłem się i skupiłem na ucieczce. Adrenalina dodała mi siły i uśmierzyła ból. Cały czas słyszałem powtarzające się co sekundę strzały. Patrzyłem tylko na wejście do sztolni. Nie obchodziło mnie już, co się dzieje z tyłu. Chciałem przeżyć. Obiecałem, że przeżyję. Dron obierał za cele mrówy, które były najdalej od wejścia do sztolni, więc wystarczyło, żeby utrzymać tę odległość. Brałem przykład z Wanilli i nawet nie kluczyłem między drzewami, żeby utrudnić maszynom celowanie. Biegłem na wprost, przed siebie. Ale bieg przez las, w którym podszczyt pokryty jest śniegiem, to nie jest proste zadanie. Potykałem się co chwilę i przewracałem. Mrówy za mną podobnie. Ciągle słyszałem dźwięk ładującego się działa energetycznego drona, furkot rozpalonych pocisków przecinających mroźne powietrze i albo głuchy dźwięk, gdy trafiały w pień, a potem trzask łamiącego się drzewa, albo krzyk rannej mrówy. Lub ciszę. Te martwe nie krzyczały. Podmuchy wiatru przywiały do mnie duszący swąd zwęglonego ciała. Poczułem mdłości, ale do sztolni było jedynie 70 metrów, a dron, dzięki temu, że wbiegliśmy między drzewa, zabijał wolniej. Mrówy uciekały klucząc, chowały się za pnie i zabicie jednej zajmowało maszynie co najmniej kilkanaście sekund. Ale wtedy monotonny rytm cosekundowych strzałów zakłóciły kolejne odgłosy koncentrującej się i wystrzeliwanej energii. Zaczęła się kanonada. Serce podeszło mi do gardła. Zostało zaledwie 50 metrów. Starałem się biec bardzo uważnie i stawiać stopy tam, gdzie śnieg wydawał się pewny. Jednak nie zawsze się udawało. Nagle moja rozpędzona stopa trafiła w pustkę i runąłem na twarz, w śnieg. Przede mną był jakiegoś rodzaju stary wykrot, może okop lub lej po bombie. W każdym razie nie zdołałem utrzymać równowagi i uderzyłem podbródkiem o zwalony pień. Zakręciło mi się na chwilę w głowie, ale nie straciłem przytomności. Nie mogłem stracić. Wyprzedziły mnie 2 mrówy i to teraz ja stałem się potencjalnym celem dla pikującego drona. Drony zabiły już co najmniej kilku, a przede mną było już 4. Poderwałem się z ziemi i ruszyłem przed siebie. Śnieg trzeszczał, gałęzie łamały się, a wiatr świszczał w uszach. Pierwsze kilkanaście metrów pobiegłem prosto, ale poczułem jakieś dziwne mrowienie na karku. Wtedy skręciłem za pień. Nie wiem do tej pory, czy uratowało mnie przeczucie, modlitwa Franka i Julii, czy też może dron wyposażony był w celownik, który w jakiś sposób wyczuwałem. Pierwszy pocisk rozerwał pień na wysokości mojej głowy. W plecy uderzyły mnie płonące drzazgi i kawałki zwęglonego w jednej chwili drewna. Zanurkowałem za kolejny pień i znowu osłonił mnie przed bezpośrednim trafieniem. Poczułem podmuch gorącego powietrza. Dron zwiększył moc pocisku energetycznego. Strzelał co około 2 sekundy. Wiedziałem, że tuż przed strzałem, wtedy, kiedy dźwięk osiąga wysoką częstotliwość, muszę przyspieszyć i zmienić gwałtownie kierunek ruchu. 2 razy po prostu spudłował, bo wybił dziurę w śniegu przede mną. Rozległ się wtedy syk i drogę przesłaniały mi kłęby pary. Temperatura pocisku musiała osiągać 1000 stopni Celsjusza, skoro nie tylko powodował sublimację śniegu, ale również podpalał zamarzniętą ściółkę leśną pod spodem. Do wejścia do sztolni zostało jedynie 10 metrów. Tam jednak las przerzedzał się, a ja nie miałem już sił. Nagłe zmiany kierunku biegu wyczerpały mnie. Serce łomotało i kłuło w piersi. Miałem wrażenie, że powietrze staje się gęste. Wszystko przed oczami rozmazywało się. I wtedy biegnąca ledwie 3 metry przede mną mrówa przewróciła się. Wyprzedziłem ją i w tym samym momencie trafił ją pocisk energetyczny. Nie zabił od razu. Chłopak wrzasnął, bo dostał w ramię. Buchnęła para ze stopionego śniegu. W plecy uderzyła mnie fala gorąca. Nawet nie pomyślałem, żeby pomagać rannemu chłopakowi. Już się tego oduczyłem. Mrówa, mrówie, jest wrogiem i należy dbać o siebie. Gdybym próbował mu pomóc, to zginęlibyśmy obaj. Gdy wbiegłem do sztolni, w środku był już Wanilia i chłopak o imieniu Bogdan. Walili pięściami w stalowe drzwi. Drony! Drony! Krzyczeli. Myślałem, że zginiemy tam, u progu ocalenia, ale drzwi nagle uchyliły się na tyle, że mogliśmy się wcisnąć do środka. Nawet nie myśleliśmy, żeby je za sobą zamykać. Rzuciliśmy się w półmrok, potykając się o kamienie i wykrzywione szyny. Przebiegliśmy jedynie kilka metrów i z tyłu rozległ się huk, zgrzyt stali, kruszącej się skały i łomot spadających głazów. Zrobiło się jaśniej, bo drzwi zostały wyrwane z zawiasów. Nie obejrzałem się. Traciłbym tylko czas. Wiedziałem, że to dron wdarł się za nami do środka. Nie strzelał, tak długo nie strzelał. Nie wiedziałem dlaczego. Biegnijcie tam, szybko! Wrzasnął Wanilia, wskazując zardzewiały wagonik kopalniany. Leżał, przewrócony na bok. Wysypywały się z niego kamienie. Był identyczny z tymi, jakie jeździły w modułach, ale tamte miały zbiornik u góry i woziły szambo. I wtedy usłyszałem, że dron ładuje działo do strzału. Ściany wydawały się drżeć od niskiego pomruku jego silnika. Przeskoczyłem wagonik i zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć do Wanilii, dron wypuścił pocisk. Rozległ się kłujący w uszy dźwięk, korytarz oświetlił biały blask i w tej samej chwili wagonik pchnęła olbrzymia siła. Zdążyliśmy odskoczyć, ale poczułem, że gorące powietrze parzy mi twarz. Coś pociekło mi z nosa. Oczy łzawiły i piekły, ale dojrzałem czerwień na twarzach Wanilii i Bogdana. Brody i szyje były całe we krwi. Od gwałtownej zmiany temperatury pękły nam wszystkim naczynia krwionośne w nosie. Dalej! Wrzasnął Wanilia. Na dół! Na dół! Pobiegliśmy dalej korytarzem. Ściany rozświetlała rozżarzona do białości stal wagonika. W powietrzu czułem swąd spalenizny. Dron się zbliżał. Strzelał jednak wolniej, jakby oszczędzał z jakiegoś powodu energię. Nie myślałem wtedy o czymkolwiek. Reagowałem jak zwierzę. Dobrze, że Wanilia zachował trzeźwość umysłu. Nie bez powodu tak długo żył. Dron buczał silnikiem i znowu pojawił się ten początkowo niski, a potem wznoszący się dźwięk. Maszyna szykowała broń do kolejnego strzału. Biegłem najszybciej, jak umiałem. Zostały sekundy, ale na szczęście korytarz skręcał i zwężał się. Zdążyłem przed strzałem. Pocisk uderzył w ścianę. W plecy dmuchnęło jedynie rozżarzone powietrze. W skórę wbiły się małe, gorące odpryski skały. Potknąłem się i upadłem. Gdy popatrzyłem na dłonie, zacząłem hiperwentylować. Były całe we krwi. Cały czas ciekła mi z nosa krew. Tak samo Wanilii i Bogdanowi. Widziałem czerwone ślady, jakie zostawiali na skale. Nie poczekali na mnie. Biegli dalej. nie mieli sentymentów. Od temperatury zapaliła się jedna z belek podtrzymujących strop. Zaczęła też dymić, ale dym uniósł się w górę, zasłaniając ścigającego nas drona. Wiedziałem jednak, że tam jest. Słyszałem niski dźwięk, gdy przygotowywał się do następnego strzału. Miałem jednak wrażenie, że ładował się wolniej, że chciał wygenerować jeszcze większą moc. Mogłem jedynie uciekać. Podniosłem się na nogi i biegłem dalej. Na szczęście korytarz ciągle schodził w dół i zaczął meandrować jak kapryśna rzeka. Pod stropem wisiały lampy naftowe i oświetlały nam drogę. Oznaczało to, że ci ze zwiadu chcieli, żebyśmy tędy biegli. Mieli w tym jakiś cel. Nie miałem czasu, by zastanawiać się, dlaczego to zrobili, ale wtedy byłem im wdzięczny. W ciemności nie moglibyśmy uciekać. Dron by nas zabił. Korytarz skręcał tak często i gwałtownie, że maszyna nie była w stanie strzelać. Musiała być co najmniej 3 metry za mną. Słyszałem, jak cielsko drona zgrzytało skałę w miejscach, gdzie korytarz zwężał się. Nie mógł mnie dogonić. Do tego nie mogłem dopuścić. Biegłem jak najszybciej, nie zważając na to, czy się przewrócę, czy nie. Wymijałem kałuże, przegniłe czarne ze starości belki, zardzewiałe wiadra i kłęby drutu. Udawało mi się jakimś cudem nie stracić równowagi. Dzięki temu wyniosłem stamtąd głowę. Dron przestał strzelać. Nie miał nas w zasięgu. Oszczędzał energię. Czułem, że zaczynam opadać z sił, ale wtedy wbiegłem do obszernej, owalnej komnaty. Na samym dole, w lejkowatej niecce, stała klatka, którą nieśliśmy przez ostatnie 5 dni. W to miejsce musieli ją zaciągnąć żołnierze zwiadu. Między ściankami klatki a skałą z każdej strony było jedynie pół metra. Nie widać było żadnej osłony przed nadlatującym dronem, tylko ta grafiksowa klatka na dnie komnaty. Wanilia i Bogdan byli już na dole, wciśnięci w zagłębienie, w które wstawiono klatkę. Pobiegłem w tamtym kierunku i wtedy usłyszałem buczenie silnika. Dron był tuż za mną, ale jeszcze nie w komnacie. Ciepłe powietrze przydusiło mnie od góry, a potem rozległa się eksplozja i huk walących się skał. Kilka głazów oderwało się od stropu i potoczyły się w stronę klatki. Zagrzechotały o grafiksowy dach. Żaden z nich mnie nie trafił, ale straciłem równowagę i koziołkując runąłem na dół. Próbowałem się zatrzymać, ale ściany niecki stawały się coraz bardziej strome. W końcu uderzyłem plecami o grafelowe pręty. Tutaj! Krzyknął Wanilia i pociągnął mnie za rękaw, bym się schował we wnękę. Oszołomiony i na czworaka ruszyłem w kierunku mrów po dachu klatki. Opuściłem się na dół. Wtedy dopiero dron, bucząc silnikami jak wściekła, gigantyczna pszczoła, wleciał do komnaty. Myślałem, że zasypie nas gradem pocisków, ale nie. Maszyna jedynie mruczała silnikami i próbowała skierować w naszą stronę pobrużdżony, obły pysk. Tył unosił się co chwilę, ale zaczepiał o strop, ryjąc w skale. Małe kamienie odrywały się od ściany i koziołkując leciały w naszą stronę. Nie wiedziałem, dlaczego nie strzela. Siedzieliśmy tam jak na strzelnicy, kuląc się za klatką. Co chwilę rozpoczynał się niski, dudniący dźwięk oznaczający ładowanie się działa energetycznego, ale dźwięk nie dochodził do wysokiego tonu, przy którym zazwyczaj rozlegał się strzał. Długo obserwowaliśmy dziwne ruchy drona nad nami. Myślałem, że się popsuł, ale bałem się to sprawdzić. On nie może wycelować! Krzyknął Wanilia. Wstał i roześmiał się jak szalony. Myślałem, że mu się w głowie pomieszało i chciałem go złapać i ściągnąć na dół, ale nie zdążyłem. Stara mrówa weszła na klatkę i położyła się na niej. Myślałem, że dron wystrzeli w niego, ale nic takiego się nie stało. Dron nadal leciał bokiem, okrążając nas z uniesionym wysoko zadem. Przód, w którym tkwiła bruzda, celował jednak na ściany nad naszymi głowami. To jest tak, jakby w środku była lufa. To jest po prostu obudowana lufa. Ten pocisk musi lecieć zgodnie z jego osią, a tutaj nie może unieść odpowiednio wysoko tego tyłka. Dygotałem z zimna i zacząłem odczuwać pulsujący ból w kolanie i biodrze, które musiałem sobie potłuc przy ucieczce. Na początku myślałem, że Wanilia oszalał, ale stał tam niczym nieosłonięty przed dronem, a ten nie strzelał. Musiał mieć rację. Oni nas tutaj na przynętę wzięli, szepnął Bogdan i chwycił mnie za ramię. Ta klatka jest na niego, wskazał na maszynę. Na tego drona, skurwysyny, czekali, żeby zawalić sztolnie. I teraz tylko wystarczy, by mu się skończyła bateria. Górski! Krzyknąłem. Jesteś tam? Mój głos musiał być słyszalny, mimo buczącego silnika drona. Jeżeli mieli jakieś urządzenie z głośnikiem, żeby nas obserwować, to na pewno słyszeli. Mogli jednak nie mieć. Po co im to było? Górski! Krzyknął za mną Wanilia. Co teraz? Macie skurwysyna! Co z nami? Rozległ się trzask, a potem głos kapitana Nanilskiego. Wykonaliście zadanie, mrówy. Gratuluję. Ale co teraz? Wrzasnąłem. Teraz poczekacie, aż wyczerpie akumulatory. Potem dalsze instrukcje. Ile on tak będzie latał? Zapytał Bogdan i wepchnął sobie do ust ostatnią garść płatków. Nie wiem. Wanilia leżał na klatce i patrzył na strop. Ale wygląda na to, że krąży wolniej i niżej. Już chyba nie próbuje nas zabić. 2 razy wleciał w korytarz, ale tam czymś go chyba zablokowali. To musi być maszyna i to niezbyt inteligentna, powiedziałem. Jakby tam w środku coś żyło, to by po prostu nas zmiażdżyło. Uderzyłoby jak taran, a nie próbowało tylko strzelać. No, to wygląda jakby ważyło ze 200 kilo, mruknął Wanilia. A jeszcze rozpędzone? Nie byłoby wesoło. Weźcie, przestańcie, syknął Bogdan. Z ust wypadły mu płatki. Jeszcze nas to zrozumie. Sami mu podkładacie pomysły. Pojebało was? Zamilkliśmy i patrzyliśmy na drona, który krążył nad nami leniwie i monotonnie. Jego silniki buczały lekko, ale był z nich pożytek, wytwarzały naprawdę dużo ciepła. Czekałem na podmuchy powietrza dobiegające od maszyny. Lubiłem, gdy owiewały twarz, chociaż przy każdym wdechu wyczuwałem coś kwaśnego, żrącego i metalicznego. To musi być zaprojektowane tylko do otwartego nieba, powiedział Wanilia. Jest nieskuteczne w ciasnocie jak tutaj. Nie potrafi się obrócić tą bruzdą do dołu. Pewnie ograniczenia tego napędu jakieś. To tak wygląda, jakby mogło się pochylić na 40, może 45 stopni. Gdyby nie to, to byłaby z nas teraz parująca kupa mięsa. Znowu patrzyliśmy na drona. Kilka minut. Bogdan skończył płatki i odchrząknął. To ile to już trwa? Wanilia spojrzał na zegarek. 8 godzin, 11 minut. Na zewnątrz już ciemno pewnie. Na pewno. I wtedy ton silników zmienił się i maszyna powoli opadła tuż nad podłogę komnaty. To nie wyglądało jak lądowanie, bo kontynuowała lot okrążający, ale też nie spadła, jakby nagle zabrakło jej energii. Bateria wyczerpywała się stopniowo. Dron z chrzęstem zgniótł kilka skał. Odłamki posypały się w dół i wpadły do naszej dziury. Maszyna nie poruszyła się już. Silniki nie przestały jednak buczeć całkowicie. Nadal je słyszałem i był w nich odgłos czegoś blaszanego. Jak drżąca od uderzeń drutu metalowa puszka. Może nas podpuszcza? Bogdan oblizał wargi. Źrenice rozszerzyły mu się. Spoglądał na nas nerwowo. Wanilia nic nie odpowiedział, tylko pokręcił po prostu głową. Jak był tak głupi, że nas nie zmiażdżył, wyartykułowałem jego myśl. To nie jest taki cwany, by udawać martwego. Chociaż w naturze to chyba najstarsza sztuczka. Ja tam nie podchodzę. Bogdan usiadł i założył na piersi ręce. Niech przestanie buczeć do końca i dmuchać tym kwasowym powietrzem. Może wtedy ja będę... Przerwał, bo Wanilia wstał. Przeskoczył z klatki na podłogę jaskini i unikając wycelowanej gdzieś w bok bruzdy, wspiął się aż do drona. Położył rękę na maszynie. Ciepła, ale już chyba nie ma siły na nic. Potem przesunął dłonią przed bruzdą. Poczułem, jak gardło zaciska mi się z napięcia. Ale nic się nie stało. Nie rozległ się charakterystyczny odgłos ładowanego działa energetycznego. Dron nie miał już na to energii. Wanilia stanął przed maszyną i nachylił się nad bruzdą. Potem wyprostował się i uniósł głowę w stronę stropu. Podejrzewał widocznie, że stamtąd nas obserwują. I co? Krzyknął. Już się nie rusza! Przez długą chwilę panowała cisza i myślałem, że Wanilia nie doczeka się odpowiedzi. Przeskoczyłem również na podłogę jaskini. Po chwili zrobił to Bogdan. Macie robotę do zrobienia! Odezwał się nagle Nanilski. Na zewnątrz jest chmara dronów. Próbują go doładować, bo pewnie mają jeszcze jakiś odczyt. To co mamy robić? Zapytał Wanilia. Macie wygłuszyć sygnał. Musicie wtoczyć drona do klatki na dole. Ona otwiera się od góry i ścianki się kładą. Potem wpakujecie drona do środka. Jak? Krzyknął Bogdan. To gówno waży ze 2 tony. Mniej. O wiele mniej. I to było już robione, nawet we 2. Wystarczy tylko pomyśleć. Im szybciej odleci chmara, tym szybciej nasi będą mogli zająć się odgruzowaniem sztolni. I stąd wyjdziecie. Od was to zależy. Zrzućcie nam wodę albo jedzenie! Krzyknął Wanilia. Bo ile to potrwa? Pewnie jeszcze ze 2 dni. Mamy was tylko na kamerze. Nie możemy nic zrzucić. Jak nie zablokujecie sygnału, to będzie to trwało zamiast 2, 5 dni. Albo więcej. Zabierzcie się lepiej do pracy. Myślałem, że nas zabiją, powiedział Bogdan, gdy siedzieliśmy już przy ledwo tlącym się ogniu. Byliśmy w dawnym wyrobisku, dość głęboko pod ziemią. Czułem się bezpiecznie. Atak na to miejsce ze strony degeneratów czy psowatych wydawał się mało prawdopodobny. Ale wyły na zewnątrz, były w pobliżu. Niby dlaczego? Mruknął Wanilia i wskazał na żołnierzy siedzących kilka metrów dalej. Myślisz, że oni chcieliby teraz ściągnąć te sanie z dronem? Od tego mają mrówy. Nie ma znaczenia, co i komu powiemy. Mrów i tak będzie cały czas dużo, bez względu na to, co i komu będziemy opowiadać. Młodzi zawsze będą przychodzić. Wanilia grzebał w ognisku stalowym prętem. Dogasało i Bogdan poszedł po więcej drewna. Na szczęście było go dużo. Cieszyliśmy się więc podmuchami ciepła. Wyciągałem ręce i stopy do płomieni tak blisko, że niemal się poparzyłem. Żadnych fantów i znowu charuwa, mamrotał pod nosem Bogdan, rzucając grube, nieco wilgotne kawałki belek, które kiedyś wspierały strop. Już idę 3. raz i ciągle gówno. Ani razu sakwy nie wypełniłem, tylko jakimś dziadostwem. Ciesz się, że żyjesz, powiedziałem, ale tak naprawdę myślałem to co on. Liczyłem, że umożliwię Julii odczytanie karty pamięci. Musiałem jednak czekać na kolejne wyjście. I to następne też nie gwarantowało sukcesu. Lepiej się wyśpijcie i ogrzejcie, powiedział Wanilia i wcisnął się w śpiwór. Od takiego gadania wam nie przybędzie w sakwach. Trzeba odpocząć jak najwięcej. Jeszcze parę godzin i nas tam ci zerwą. Popatrzyłem w stronę żołnierzy zwiadu. Siedzieli przy ognisku, o wiele większym niż nasze, ale nie śmiali się ani nie dowcipkowali. Rozmawiali przyciszonymi głosami. Zerkali na nas. Tam też nie panowały dobre nastroje. Też pewnie nie podobało im się, że tyle mrów zginęło. Niby dlaczego mieli nam życzyć śmierci? Nic im przecież nie zawiniliśmy. Wiedziałem, że większość żołnierzy to byli normalni faceci. Nagle od ogniska wstał jeden ze zwiadowców. Nie znałem go wcześniej. Nigdy się nie odzywał. Wziął ze sobą pieniek i przysiadł się do nas. Zawsze mi was żal, jak tak siedzicie, powiedział. Uważam, że należy wam się wyjaśnienie. Wystawiliście nas na rzeź. Głowa Bogdana trzęsła się na szyi ze zdenerwowania. Dlaczego tak? Zacisnął pięści. Ja tu nie przyszedłem bronić tego, co wam zrobiliśmy, bo to kurestwo i nikt nie chce takich rozkazów wykonywać, ale musi. Jesteśmy żołnierzami i tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zdobyć nienaruszone drony. I robimy to głównie zimą, z powodu tych organicznych tkanek, co są w środku tej maszyny. Tak się wtedy nie rozchłada szybko. Nam tak mówią, że to kluczowe i może odmienić wszystko w olbrzymie. I dlaczego mamy w to nie wierzyć, co? Nie wiem, czy to nawet nie lepsze niż chodzenie po sprzęt dla kompleksu, który służy rozrywce, albo pożywy towar, który też służy rozrywce. A taki dron, co go złapaliście, może dać technologie, które pozwolą nam je zwalczać albo zniszczyć całkowicie. Może coś to zmieni. Jak nie dla nas, to dla naszych dzieci. To jest trochę wyższa sprawa niż jakiekolwiek wyjście, w jakim uczestniczyłem. Warta krwi. Naszej i waszej. Mogliście nam powiedzieć, mruknął Wanilia. Może wtedy mniej by zginęło tych chłopaków. Może tak, ja tego nie bronię, ale pewnie nikt by tam nie stał na tej polanie tak spokojnie. Tylko byście wszyscy pobiegli do sztolni. I co, mielibyśmy do was strzelać? To by nie zadziałało. Działa tylko takie skurwysyństwo, jak my wam zrobiliśmy. A szansa jest 1 na 2 dni, bo polujemy na tego pierwszego, co przylatuje. Jak są chmarą, to wybiją sobie każde przejście, inne im pomagają, a sygnał jest mocny. Dobrze mówisz, poparłem Wanilię. Można to inaczej zorganizować, ale życie mrów macie gdzieś. Mówię jak jest, powiedział żołnierz. I niczego nie tłumaczę. Po prostu zasługujecie, by wiedzieć to, co ja wiem. Nie wszyscy tam, włącznie z Nanilskim, tak sądzą, ale ja mam taką zasadę, że wam mówię, tym co przeżyją. Zwiadowca popatrzył na każdą z naszych twarzy. Wanilia kiwnął głową. Tylko Bogdan patrzył w ogień z taką miną, jakby miał zwymiotować. Jesteśmy dla kompleksu gównem, nic nieważnym, zbędnym mięsem, powiedziałem, nie odrywając wzroku od płomieni. Nie tylko wy, mrówo, mruknął żołnierz. Wszyscy. Jesteśmy dla nich nic nieważnym, zbędnym mięsem. Są tylko różne gatunki tego mięsa. Rozległ się wrzask. Ochrypły, nieludzki skowyt z wielu gardeł. Znałem go. Degeneraci. Zatrzymałem się i rozejrzałem po ściśniętym mrozem białym lesie. Znałem ten wrzask dobrze i mimo, że ciągnąłem już sanie z dronem 5. godzinę i ledwo powłóczyłem nogami, ręka automatycznie powędrowała mi do kuszy. Jednak zanim dotknąłem rękojeści broni, zrozumiałem, że kusza nie pomoże. Spojrzałem na drzewa. Trzeba było uciekać. Kiedy zerwałem się do biegu, Wanilia już zmierzał do najlepszego z drzew. Reagował najszybciej. Może to była jego tajemnica, może dlatego przetrwał kilkadziesiąt wyjść. On był czujny. Musiał robić to, co mi zawsze doradzał. Ciągle obserwować las i mieć na oku drzewo, na które chciał uciekać. Nie, to nie szybkość reakcji go ratowała. On się po prostu konsekwentnie trzymał zasad, które były znane niemal wszystkim. Tyle, że on naprawdę je stosował. Najtrudniej jest robić małą rzecz, ale zawsze, a nie dużą raz w życiu. Pobiegłem za Wanilią. Jeżeli biegł do tamtego drzewa, to niemożliwe było, żebym teraz znalazł lepsze. Wątpiłem też, żeby stara mrówa miała coś przeciwko, bo niby dlaczego. Miejsca starczy dla wszystkich. Bogdan początkowo nie zrobił nic, a potem rzucił się w tym samym kierunku. To Dege! Dege! Wrzeszczał jak najgłośniej. Już ich widzieliśmy. Zwiadowcy cofali się. 3 weszło na drzewa. Degeneraci biegli wprost na nich. Byli ubrani w ciężkie kurtki, czapki, a na dłoniach mieli rękawice. Wymachiwali głównie włóczniami. Kilku trzymało też miecze oraz szable. Dziwne było jednak, że nie dostrzegłem żadnego biegnącego ze zwykłym kijem albo z gołymi rękami. We wcześniejszych hordach, które widziałem, znajdowało się takich co najmniej kilku. Wanilia dopadł dębu. Musiał jakoś postawić swoje drapaki w biegu, bo szybko dotarł na wysokość 3 metrów i wdrapał się na gruby konar, zapewniający mu stabilne oparcie i ochronę przed strzałami z dołu. Bogdan wyprzedził mnie. Umiał biegać, potykał się o ukryte w śniegu gałęzie i łamał je, ale poruszał się szybko. Chłopak miał parę w nogach, to trzeba było mu przyznać. Myślałem, że zwiat ucieknie po prostu na drzewa i zacznie zabijać Degę z kusz, a potem rewolwerów kinetycznych. Tak z reguły przebiegały bitwy, to był standardowy i najbezpieczniejszy scenariusz. I nawet kilku zaczęło się wspinać, ale wtedy padł pierwszy strzał. Zwiadowca wrzasnął tak rozdzierająco, że wszyscy skierowali wzrok w jego stronę. Poznałem go. To był ten, co podszedł do nas w komnacie kilka dni temu. Ten, co mówił, że dla tych w Olbrzymie i Zwiad i Modułowcy to mięso, ale innego rodzaju. Strzała wbiła mu się w udo i przebiła mięsień na wylot. W stronę żołnierzy Zwiadu poleciało więcej strzał. Widziałem, jak szybują na tle niebieskiego nieba. Niektóre trafiły, ale nie przebiły grafiksowych płytek. Strzelały wtórniaki. Pojawiło się ich kilku, może kilkunastu. Wtórniaki nie wpadali w hormoryczny szał, jak pierwotni. Nie biegli ślepo na wroga, atakując pałką, często na śmierć, ale umieli planować, robić zasadzki i pułapki. Dużo mi o tym mówiła Łapińska, gdy przez wiele dni byliśmy zamknięci razem w Melinie. Wiedziałem, że powinienem się bać. Wtórniaki byli inteligentni i Łapińska twierdziła, że to tylko kwestia czasu, że będą się posługiwali bardziej zaawansowaną bronią niż łuki i że zaczną sami ją wytwarzać. Ale ona nie uważała tego za niebezpieczeństwo, ale za szansę na przymierze. Powtarzała, że im więcej inteligencji i mądrości, tym łatwiej dostrzec bezsens wojny i przewagę pokoju. Pierwotniaki zauważyli mnie. Była to grupa 5 osobników, a kilka metrów dalej dostrzegłem następnych 3. Biegli na mnie z wrzaskiem, z wytrzeszczonymi oczami i odsłaniając żółte zęby. Dogoniłem jakimś cudem Bogdana i dopadłem drzewa równocześnie z nim. Drapaki postawiłem w biegu, nawet o tym nie myśląc. Kilkadziesiąt godzin treningu w modułach opłaciło się. Na górę wspiąłem się niemal tak szybko jak Wanilia, chociaż pień pokrywał zamarznięty śnieg. Wszedłem od razu wyżej, na 5 metrów. Bogdan wdrapywał się wolniej, ale pierwotniaki nie mieli szans nas dopaść. Są wtórniaki! Krzyknąłem w stronę Wanilii, a ten, nie namyślając się nawet, zaczął wspinać się wyżej. Zatrzymaliśmy się dopiero na wysokości 8 metrów. Bogdan był dopiero na pierwszym konarze i dyszał ciężko. Był bezpieczny. 7 kłębiących się pod drzewem pierwotniaków nie mogło mu zagrozić. Wrzeszczeli, harczeli i uderzali szablami w pień. Po brodzie ciekła im ślina zmieszana z krwią. Ich rozgrzane biegiem ciała parowały na mrozie. Dąb, na którym się schroniliśmy, pozwalał na obserwowanie pola bitwy, ale jednocześnie miał na tyle gęste gałęzie, że praktycznie uniemożliwiał skuteczny ostrzał z łuku. Czułem się na nim bezpiecznie. Żołnierze Zwiadu stosowali standardową taktykę. 8 było już na konarach drzew lub wspinało się po pniach. 5 strzelało z kusz. Wielu dege leżało martwych lub byli tak poważnie ranni, że wyłączyło ich to z walki. Śnieg znaczyły czerwone strugi, bo bełty rzadko zabijały od razu. Degenerat padał dopiero, gdy wykrwawił się na tyle, że do mózgu nie docierała wystarczająca ilość tlenu. Cholera! Syknął Wanilia, a potem wskazał ręką na drzewo z jednym ze zwiadowców. Żołnierz zwisał głową w dół. Strzała przebiła mu szyję, druga tkwiła w łydce. Krew kapała na śnieg. Skąd oni strzelają? Zapytałem. Widziałem wielu pierwotnych, ale wtórniaki byli poza polem widzenia. Żołnierze Zwiadu też nie orientowali się, że do nich strzelano. Zajęci byli likwidowaniem pierwotniaków na dole. Było ich co najmniej 100. Stłoczyli się wokół pni drzew i uderzali w nie, jakby chcieli w ten sposób wstrząsnąć zwiadowców na ziemię. Bogdan w końcu doszedł do nas. Miał na tyle instynktu samozachowawczego, że wspiął się na gałąź bezpośrednio nad Wanilią. Doszedł do wniosku, że wchodzimy wysoko z jakiegoś ważnego powodu. Z takim instynktem miał duże szanse na przeżycie do końca kontraktu. Na pewno większą niż ci, którzy nie naśladowali bardziej doświadczonych mrów. Kolejny ze zwiadowców został trafiony, ale tym razem w ramię. Wypuścił swoją kuszę i zaczął krzyczeć. Okazało się jednak, że to był dopiero początek. Wtórniaki strzelali coraz celniej i zbliżali się. Dojrzałem ich w końcu. Stali za pniami drzew, ubrani na biało. Dlatego byli tak słabo widoczni. Stosowali ubiór maskujący. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem. Po oddanym strzale cofali się i nie można było ich trafić. Odwrót! Usłyszałem krzyk Nanilskiego. Na G7! G7! Kurwa! Mruknął Wanilia. On musiał wiedzieć, co oznacza odwrót na G7, chociaż ja nie miałem pojęcia. Pierwotniaków na dole było nadal kilkudziesięciu, ale zwiadowcy wyjęli rewolwery kinetyczne i w kilka sekund zabili niemal wszystkich. Potem zeszli błyskawicznie z drzew, używając przyrządów zjazdowych i zaczęli biec na południowy wschód. Pod naszym drzewem wciąż kłębiło się 7 degeneratów. Musimy ich dogonić! Krzyknął Wanilia. Szybko, mrówy! Za mną! Zsunął się błyskawicznie po pniu na wysokość 4 metrów. Stąd łatwo było trafić pierwotniaków na dole, ale jednocześnie gałęzie nieco nas chroniły przed strzałami wtórniaków. Wyjął kuszę, przymierzył i bełt wbił się pierwotniakowi w pierś. Poszedłem za jego przykładem i usłyszałem, że Bogdan również schodzi. Wyjąłem kuszę i zabiłem kolejnego z pierwotniaków. Z kilku metrów trudno było spudłować do niemal nieruchomego celu. Łamaliśmy kusze i strzelaliśmy dalej, ale czas uciekał. Żołnierze zwiadu oddalali się. Na szczęście nie atakowali nas kolejni degeneraci. Wtórniaki nie strzelały. Po kilkunastu sekundach nie widziałem już jednak żołnierzy zwiadu. Jedynie ślady, szybko niknące pod pruszącym lekko śniegiem. Po pierwszym strzale, przy łamaniu kuszy, broń wyleciała Bogdanowi z ręki. Nie założył na nadgarstek pętli, która temu zapobiega. Nawet nie miałem ochoty na niego nawrzeszczeć. Wanilia też się nie odezwał. Po trzeciej salwie w naszą stronę poleciało kilka strzał. Wtórniaki nas zauważyły. Strzelali jednak niecelnie. Większość ze strzał wbiła się w pień, a inne przeleciały między gałęziami i spadły w śnieg. Kurwa! Wrzasnął Bogdan i skoczył w dół niemal jednocześnie z bełtem Wanilii, który utkwił ostatniemu pierwotniakowi w głowie. Postąpił ryzykownie, ale zyskał na czasie. Kucnął za pniem, który osłaniał go przed strzałami wtórniaków. Sytuacja była beznadziejna, ale nie traciłem nadziei. Zawsze jakoś udawało mi się wyjść cało z opresji i liczyłem, że uda się i tym razem. Odwróciłem się w stronę, z której nadleciały strzały. Zobaczyłem 4 wtórnych, odcinali nam drogę od uciekającego zwiadu. Wtedy usłyszałem wrzask. Następna horda pierwotniaków zaczęła przeciskać się między drzewami. Biegli w stronę zwiadu i oddalali się od nas. Zeskoczyliśmy z Wanilią na dół, w śnieg. Co teraz? Gdzie? Bogdan odbiegł na kilka metrów, ale zatrzymał się, niepewny co robić. Nie wiedział, gdzie jest bezpiecznie, ale nie kucnął. I to był błąd. Wtórniaki nie zmarnowali okazji i 2 strzały trafiły chłopaka w pierś. Wbiły się głęboko. Pozostałe 3 strzały zaklekotały o zmarznięte pnie. Chłopak upadł na kolana z wytrzeszczonymi oczami. Krew zalała mu natychmiast płuca i zaczął się dusić. Nawet nie próbowaliśmy mu pomóc. Spojrzeliśmy sobie z Wanilią przez ułamek sekundy w oczy. Nie wiem dlaczego. Chyba to było pożegnanie. Każdy ruszył w swoim kierunku. Wtórniaków nie było tak wielu, a pierwotniaki goniły zwiad. Może jednemu z nas się uda. Trzeba się było rozdzielić. Zrozumieliśmy się bez słów. Ruszyłem sprintem przez las w dół zbocza, w kierunku przeciwnym do tego, w którym uciekał zwiad. Przez kilka pierwszych metrów widziałem jeszcze Wanilię, jak biegnie, ściskając w ręku gladiusa. Używał miecza, by łamać przed sobą gałęzie. Może też dlatego, by mieć przy sobie broń, jak przyjdzie do ostateczności. Potem starą mrówę zasłonił padający coraz gęściej śnieg. Mroźne powietrze kłuło w płuca, nogi pulsowały z wysiłku. Nie oszczędzałem się, chciałem uciec jak najdalej. Jakaś część mojego umysłu wiedziała, że nie da się wyprzedzić degeneratów, szczególnie wtórnych, ale wierzyłem w swoją szczęśliwą gwiazdę. Przecież moja passa trwała już miesiące. Dlaczego miało się to teraz skończyć? Łudziłem się, bo wiedziałem, że nie miałem szans. Jeżeli nie zaniechali pościgu, to przegram, nawet jeżeli goniło mnie jedynie 2. Na początku myślałem, że kierunek ucieczki jest dobry, bo biegnąc w dół szybciej oddalałem się od niebezpieczeństwa, ale okazało się, że zbocze pokryte śniegiem to zdradziecki teren. Już po kilkudziesięciu metrach potknąłem się i zacząłem koziołkować w dół. Nie byłem w stanie kontrolować upadku. Zamknąłem oczy, osłoniłem twarz i podciągnąłem kolana. Nie chciałem nic złamać, ale jednocześnie ustawiałem się tak, by wyhamować. Nagle eksplodował ból. W pień uderzyłem najpierw barkiem, a potem głową. I myślę, że właśnie to uratowało mi życie. Przed oczami zapaliła się czerwień, a potem biel. Mrugałem powiekami, ale nic nie widziałem. Podniosłem się na klęczki. Serce stanęło nagle, zmrożone strachem. Nadal nic nie widziałem. Pościg nie był dla mnie ważny. Straciłem wzrok. To było najważniejsze. Bez wzroku i tak byłem martwy. Nie wiem, ile klęczałem w śniegu, dotykając dłońmi twarzy. Czułem na zmarzniętych palcach ciepłą krew. Nie wiem, czy leciała z jakiejś rany na głowie, oczu czy z nosa. Nieważne. Czekałem na śmierć. Byłem pewny, że przyjdzie. Potem rozległ się błysk i zapadła ciemność. Dziękuję za wysłuchanie 6. części tomu 2 Mrówy Polowanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam. Bruno Siak.